pan poseł Gowin powiedział, że jego najbliższym współpracownikiem będzie pan doktor Romuald Szeremietiew. Otóż z punktu widzenia pewnych istotnych kwestii związanych z polityką, z bezpieczeństwem narodowym, polityką obronności, to naprawdę czy Antoni Macierewicz, czy Romuald Szeremietiew pod parasolem Jarosława Gowina, naprawdę wszystko jedno. Jeżeli ma się koncepcję stworzenia obrony terytorialnej, która ma być szkolona do walki partyzanckiej ze szczególnym uwzględnieniem partyzanckiej miejskiej, no a obaj panowie, i Macierewicz, i Szeremietiew, taką koncepcję prezentują, to ja jestem za stworzeniem obrony terytorialnej, ale ona musi pełnić normalne funkcje, to znaczy obrony cywilnej oraz szkolenia rezerw mobilizacyjnych na czas W, bo tego nie mamy. To rzeczywiście uzawodowienie armii pozostawiło całkowicie na boku problem szkolenia rezerw. No ale jeżeli to ma być walka partyzancka, czy jak mówi Antoni, ze szczególnym uwzględnieniem partyzanckiej miejskiej, jak to głosi Romuald Szeremietiew, czy nasycenia pola walki no, słabiej przeszkolonymi, niemobilnymi oddziałami, to jest tak. Jeżeli nie dojdzie do takiej masywnej inwazji rosyjskiej, to są wyrzucone pieniądze na szkolenie żołnierzy nie do tego, do czego powinni być szkoleni. Bo oni powinni być szkoleni tak, by na czas W doszło do rozwinięcia mobilizacyjnego, a jak będą straty, żeby uzupełniali stany osobowe wojsk operacyjnych. Plus zajmowali się obroną cywilną, czyli kierowanie ruchem ludności, wspomaganie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To, co trzeba robić podczas wojny, która jest wielką katastrofą cywilną, tak. No, natomiast, więc jeżeli do tej masywnej inwazji nie dojdzie, to są wyrzucone pieniądze. Potężne pieniądze. Natomiast jeżeli dojdzie, to jest kolejny przepis na narodową rzeź. No to tych ludzi i Gowina z Szeremietiewem, i Macierewicza, i w ogóle z punktu widzenia obrony narodowej, cały ten PiS trzeba po prostu trzymać z dala od władzy. Bo albo, co bardziej prawdopodobne, wyrzucą ciężkie pieniądze po nic, no albo to tak będzie, że jeżeli dojdzie do inwazji, to będziemy mieli narodową rzeź z partyzancką miejską. Wystarczy spojrzeć na Grozny, ale prawda? Dobrze, czy pana zdaniem, no niezależnie od tego, że to zgłoszenie Jarosława Gowina było taką próbą odwrócenia uwagi od tego, co Antoni Macierewicz mówił w Chicago, ale czy pana zdaniem Jarosław Kaczyński uważa, że Antoni Macierewicz będzie mu niezbędny w rządzie, że on jednak dostanie jakąś posadę w rządzie? Ale proszę pani, to jest wewnętrzny muchotłuk pisowski, o którym ja się nie wypowiadam. Mnie interesują sprawy Rzeczypospolitej, to znaczy mnie naprawdę interesuje to, w którym kierunku obronę terytorialną i problem i kwestie rozwiązania problemu rezerw mobilizacyjnych, który mamy nierozwiązany i jest to poza tworzeniem sił odstraszania, pociskami manewrującymi na okrętach podwodnych, obroną antyrakietową, całą kwestią modernizacji, to jest naprawdę pięta Achillesa i miękkie podbrzusze naszej obronności. I mnie to interesuje. A komu jest potrzebny Macierewicz? Nie moja głowa.